Stanisław Makowiejew, no chyba udany debiut, tak? Bo to zawsze niepewność jest przed takim ważnym meczem w karierze zawodnika. Tak, troszkę było presji. Tak jak wcześniej już tam powiedziałem, spodziewałem się troszkę większej, jakoś sobie z tym poradziłem, więc nie było aż tak źle, jeżeli chodzi o głowę. Ale czy udane, nie mnie to oceniać. Na pewno nie jestem zadowolony ze skuteczności swojej, bo dzisiaj pozycje były i nie do końca je potrafiłem wykorzystać, a powinienem przynajmniej pół tego, co nie wykorzystałem, wykorzystać. A ty się czujesz już częścią taką prawdziwą tej drużyny? Już wiesz, że znasz te wszystkie zagrywki kolegów też jakby z ligowych boisk, też pamiętasz bardzo dobrze, czy właśnie jeszcze czegoś tam brakuje? Jeżeli chodzi o taktykę, nie mam najmniejszego problemu. Wszystko dla mnie jest jasne, klarowne i w miarę rozumiem. Kwestia tego, żeby z każdym treningiem, z każdym później minutą na boisku łapać ten luz. Jeżeli myślę, że złapię taką zupełną swobodę na boisku, taką jak mam na co dzień w klubie. Wiadomo, to jest kwestia łapania doświadczenia i tego, żeby grać i dostawać szansę. Myślę, że będzie jeszcze lepiej i postaram się, żeby tak było. Ten pierwszy krok, mówimy o debiucie w zespole narodowym, zrobiony. Jaki będzie następny? Tego to już nie wiem. Będę pracował z całych sił, żeby dostawać kolejne szanse, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.